Nebe zdaje się działać. Oby działało. Dajcie mi lepszą tarczę. To jest Sebastianie. Chciałbym znaleźć jakąś lepszą tarczę, bo ta ani nie wygląda na średnią, ani nie wygląda na lekką. Jest czymś takim, co łączy najgorsze części obu światów. Też pytanie, czy ona. Nie, niby ma to dobrą animację parowania, ale jakoś nie mogę się przyzwyczaić do parowania w Elden Ringu. Nie wiem, jakoś dziwnie mi się tutaj paruje strasznie. Nawet nie jestem mocna fizyczna. I know, right? Nie, muszę zobaczyć, czy te małe, lekkie tarcze do parowania też się liczą jako medium, tak jak ta była opisana. Bo jeżeli tak, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli nie i to z jakiegoś powodu jest medium, a nie powinna być, to zacznę się martwić. W każdym razie, mamy noc i chciałbym skorzystać z tego, że jest noc. Dlatego wsiądę sobie real quick na torrenta i podjadę w jedno miejsce szybko. Bo generalnie w Elden Ringu motyw z porami dnia i nocy jest taki, że w nocy można spotkać się paru przeciwników, którzy nie występują za dnia. I jednym z takich przeciwników, zobaczymy, czy będzie mi go dane zaraz. O Boże! Jednym z takich przeciwników jest śmierć. Znowu sandalety są offline. To jest takie za każdym razem mam, że. No, wydaje mi się, że tutaj jest wystarczająco blisko, niedaleko, idę mal to przeskoczyć. Po czym okazuje się, że jednak nie. Nie tym razem. I znów nie jestem na niej przeszkadzać na Discordzie. Zapominam o tym z jakiegoś powodu, bo myślę, że ten streamer mode wystarcza. Gdzie to jest D&D? O. Dobra, to tym razem zrobię to tak jak trzeba, tylko najpierw zgarnę swoje rony, które tam pozostały. Wydaje mi się, że nie było ich jakoś super dużo, ale zawsze coś. Tylko gdzie one są? Tu są. A, bo ja tu spadłem, to mi nie wyszło, no dobra. To tutaj już powinien być bezpieczny. A osoba, której szukamy, jest tam w oddali na tym wielkim czarnym koniu. Haha, that's what she said. Cześć, Pasku. Ktoś mnie woła. Jest to ten człowiek. Dalniszcz wyklęty w krzak zaklęty, jak to mówią. Jaki plan na dzisiaj? Moim pierwszym planem jest pokonanie tamtego rycerza, który tam jeździ. Też najwyraźniej po drodze musiałem wpaść na boka. A tak to raczej eksploracja. Biorąc pod uwagę, że nie wierzę aż tak bardzo w swoje zdolności, umiejętności i tak dalej, to raczej będę zwiedzał więcej niż mniej. Jeżeli dobrze pójdzie, to zwiedzimy sporą część tej lokacji, w której obecnie jesteśmy. Ogólnie rzecz z Elden Ringiem jest taka, że naprawdę jest dużo miejsc, do których można się udać, tak? Jeżeli chciałoby się o tak po prostu biec od bossa do bossa, że tak to ujmę, to można by, ale gracz byłby mocno niedolevelowany na większość z nich. Zresztą widzieliście, co się działo, jak pobiegłem sobie na przykład do tego. Do... jak on się zwał? Do Crucible Knighta, który był teoretycznie w następnej podlokacji. To nie skończyło się za dobrze. Więc raczej jest to kwestia tego, że potrzebujemy albo ulepszenia broni, czego na chwilę obecną nie mogę za bardzo zrobić. Albo potrzebujemy wyższego poziomu, co wymaga jednak eksploracji raczej. A zabijemy tych knepków, żeby mi nie przeszkadzali. Zabijemy robaczka. Dostaniemy Ash of Determination.
I chcę udać się w pojedynek z tym nocnym kawalerzystą. Czy tam nocną kawalerią. Jak to po polsku się zwało. To jeden z tych przeciwników, z którymi dużo lepiej i efektowniej walczy się na koniu. Proszę nie przejmować się moimi dotychczasowymi porażkami, jeżeli chodzi o unikanie jego ataków. Jest też dość ciekawy gimmick, którego nie było... O, ja tu. Którego nie było przy okazji naszego ostatniego przeciwnika na koniu, czyli Tri-Sentinela. Mianowicie oddzielnie obrażenie dostaje on i jego koń. I można pomyśleć, że to jakiś taki drobny detal, ale tak w istocie nie jest. To, że koń dostaje swoje własne obrażenia, to dość spora różnica. Jezu Chryste, ale się odbywa dzisiaj wszystkim. Chciałbym tego nie robić. Na pewno mogę... O, zdespawnował się. Bo za daleko odjechałem. Przyzwyczaić się do despawnujących się przeciwników. Dziab, dziab, dziab. Zabicie koniec sprawi, że chłop na piechotę będzie latał. Zależy od przeciwnika ogólnie, tak? Nie chcę mówić, że to jest ogólna zasada. W wypadku nocnego kawalerzysty podejrzewam, że będzie nam dane to zaraz zobaczyć. Albo może nie aż tak zaraz, ale ogólnie, że będzie dane nam to zobaczyć. Więc po prostu zaczekam, aż to się stanie, ale... Generalnie, jeżeli koń ma oddzielny pasek HP-ków, to raczej tak, raczej przeciwnik spada z konia. Nocna kawaleria akurat pod tym względem jest dość specyficzna i to trzeba mieć na uwadze. On dość szybko się odstunował. Ale się pięknie na drzewie zatrzymałem. Pomyślałby ktoś, że koń może przejść przez takie drzewo i nie zatrzymać na nim kompletnie, ale ewidentnie wymaga na mnie za dużo. No bo jako, że nie jestem słabym człowiekiem, to pozwolę sobie zrobić to jeszcze raz. Tylko tym razem może okaże choć odrobinę więcej kompetencji. Nie no, nie... Powiem szczerze, to jest chyba pierwszy raz, kiedy ta walka nie idzie mi... aż tak źle. Klątwa za Gamera, czy tam Steamera, czy jak tam się zwało? Potencjalnie można ją też zrobić na pieszo oczywiście, tak? Tylko... Akurat jeżeli chodzi o walki takie z kawalerzystami, to problemem wtedy jest to, że oni są dużo bardziej mobilni niż my jesteśmy. Przez co... Mamy dużo mniej okazji do atakowania, tak? No wiadomo, unikać będzie łatwiej, bo możemy rolować, czego nie możemy robić na koniu, tak? Gdzie na koniu to jest bardziej, powiedzmy, jakieś trzymanie dystansu, coś ten deseń, tak? Więc to jest taki trochę coś za coś, tak? Są przeciwnicy, z którymi praktycznie kompletnie się nie da walczyć pieszo i mówię to głównie o smokach w tej chwili. A teraz są przeciwnicy... Mogę zademonstrować, że z kawalerią potencjalnie się da, tak? Nie mówię, że jest to jakieś super przyjemne, ale... dać się da. Generalnie rzeczy jest tego typu... O, jadu. Że przy większości ataków on będzie gdzieś tam dalej odjeżdżał, tak? No bo jego ataki mają taki, powiedzmy, rozpęd. I przez to niekoniecznie łatwiej musi być go trafiać, tak? Ale mówię, to nie jest tak, że to, że jesteśmy pieszo, sprawia, że ta walka jest kompletnie nie do wygrania, tak? Zupełnie inaczej kwestia wygląda moim zdaniem ze smokami, bo tam dużo bardziej się odczuwa ten brak mobilności na koniu. Oj, właśnie chciałem powiedzieć, że chyba jestem źle ustawiony. Zgadniemy sobie szybko przedmioty. Chyba... Oj, ja żyję! Nie przejmujcie się moim paskiem HP-ków, ja żyję.
I teraz też mam wrażenie ogólnie, że dość zauważalnie szybciej bije jego, aniżeli jego konia w porównaniu do walki na koniu. Że te paski schodzą jakby tak bardziej równomiernie. Już się nauczyłem, żeby nie atakować po każdym jednym ataku, bo on czasami łączy jednak kombosy jakieś tam. No ale mówię, też jest kwestia tego typu, że no zwyczajnie niekoniecznie mamy zawsze okienko, jeżeli nie jesteśmy na koniu, przez to, że... No wiem, on za tak odjeżdża po prostu do nas. Co on teraz kombinuje? A tak się zastanawiam w sumie. Zadać sporo zadało. Nie, może nie jakoś super dużo, ale zawsze coś. Tylko nie wydaje mi się, żebym miał aż tak dużo okienek na robienie tego. Bijesz mu konia. That's a good one. No wracaj, będzie fajnie. Przydałby się stusik. No jeszcze dwa, więc powinno mi wystarczyć. Zdążę? Nie. On za daleko odjeżdża przy tym ataku. Tu za to nie zdążę, bo też odjechał. Zdążę? Nice. Jak stracimy go z konia, to mamy okazję go zripostować, wbijając mu po prostu w naszą broń w klatę. Cześć Samuraj, tak swoją drogą, bo przegapiłem akurat. No także, jak widać, to nie jest tak, że musimy walczyć konno z konnymi przeciwnikami. To jest tak naprawdę kwestia gustu, tak? Ja raczej jestem z tych ludzi, którzy nie lubią aż tak bardzo walki konnej w Elden Ringu. Ciężko mi często jest wyczuć po prostu dystans potrzebny. Ale to też nie jest tak, że jakoś kompletnie nie ogarniam, albo że nie umiem, tak? Po prostu no, nie jest to mój ideał. Dobra, jakie teraz możemy mieć plany? Na pewno widzę, że tutaj mamy praktycznie zaznaczoną jaskinię. I w sumie do niej pójdę. Tylko teraz jak najłatwiej zejść na dół i się nie zabić? To jest pytanie. Tędy chyba. Też nie ukrywam, że dla mnie to przejście Elden Ringa może być takie naznaczone wieloma nieudanymi podejściami do rzeczy przez to, że nie jestem przyzwyczajony do tak wolnej broni tak naprawdę. Właśnie wszystkie przejścia do tej pory, jakie miałem, były część bardziej pokroju w Shortswordu. Które są zauważalnie szybsze niż Greyfell, tak? A jeszcze gdzieś tam w przyszłości pewnie bym chciał jakiegoś w tego ulicę Greyfellda sobie zgarnąć. Więc to już będzie naprawdę ciekawe doświadczenie. Nie zdziwię się, jeżeli będzie to wymagało ode mnie, żebym jakoś się pokombinował z zbroją. Żeby mieć trochę więcej poise i przez to móc atakować po prostu bardziej przez przeciwników, że tak to mówimy. Że nawet jeżeli oni mnie, powiedzmy, jakoś tam zaatakują, to my będziemy mogli i tak wykonać atak. Tutaj mój ulubiony gatunek przeciwników, czyli górnicy, którzy są niemożliwie odporni na ataki fizyczne. Do tego stopnia, że gdybyśmy atakowali jednoręcznie, to nasze ataki by się od nich dosłownie odbijały. Nie jest to nic przyjemnego. Zwłaszcza jeżeli mamy jakąś lżejszą broń, bo mówię, wtedy po prostu się odbijamy i sporo klatek nam zajmuje, zanim możemy jako tako z powrotem wykonać atak następny, tak? A w trakcie tego recovery, no zwyczajnie często oni nas zaatakują i my oberwiemy, tak? Więc na tych przeciwników akurat im cięższą broń mamy, tym lepiej. Tunele w Elden Ringu bardzo często mają sporo wszelkiego rodzaju Smithing Stone'ów, które możemy znaleźć, co na chwilę obecną na pewno mi się bardzo przyda. W
Missing Stone'ów generalnie nigdy za wiele, zwłaszcza jeżeli chcemy zmieniać broni między jedną, drugą, trzecią, czwartą. O, szczury. A propos poise. Więc to, że znajdujemy sobie taki tunel, w którym możemy trochę materiał do upgrade'u zgarnąć, to naprawdę spora rzecz. Z Missing Stone jedynki pozwala nam lepszyć broń bodajże do plus 3, jeżeli dobrze pamiętam? Głównie to poprzątki była szeroki w dupie wąski. Twardzi jak węgiel po prostu. Dobra, mamy zjazd dalej. Generalnie w kopalniach często trzeba uważać, bo są takie miejsca jak to, gdzie jeżeli spadniemy wcześniej niż winda się zatrzymuje, to możemy coś niecoś odkryć, tak? Także nie radzę jechać zawsze tam, gdzie winda nas bezpośrednio prowadzi, tylko pomyśleć, czy może nie warto się gdzieś tam zatrzymać najpierw. Rozglądać się ogólnie, czy nie ma właśnie jakichś takich kładek, niekładek. Można dzięki temu sporo rzeczy pozganiać. Dostaliśmy kilo. Nie zioń ogniem. To jest jedyne, o co cię proszę. Listą skrapy pozwalają nam generalnie rzucać pociski magiczne za FP. Biorąc pod uwagę, że my jakoś bardzo z FP nie korzystamy, to potencjalnie jest to jakaś opcja. Tylko wiadomo, że też nie są one jakoś super silne, tak? Przydają się jako taka opcja zasięgowa, ale niewiele ponadto. Stąd przychodzę, tak? Tutaj byłem, czyli nasza jedyna droga prowadzi tędy. Tak, kurde. Nie zdążyłem. Zobaczę, tutaj też będzie jakieś miejsce, żeby spać. Z tego co widzę, tak? Tylko, że to akurat nam wiele nie daje, bo tylko tyle, że możemy sobie tutaj jeszcze spać, abyśmy sobie nic nie zabili. Bez pozorów w takich miejscach często jest okazja, żeby dostać damage przez spadek. Są bez Smithing Stone'y pozwalały przejść takie bronie, powiedzmy, wyjątkowe, specjalne. Taki odpowiednik Twinklingów z normalnych jakichś Dark Soulsów, nie Dark Soulsów. Tego typu broni jest tutaj na tyle dużo, że zawsze coś się znajdzie. Więc tym się raczej przejmować nie musimy, że no, znajdujemy są bedy, ale nie ma czego z nich robić. Zazwyczaj problem jest z drugą stronę. Znajdujemy fajną broń, ale nie mamy na nią są bedów. Aczkolwiek też są bedami jest tego typu specyficzna sprawa, że bardzo łatwo jest znaleźć ulepszenie do prawie maksymalnego poziomu dzięki nim. Patrząc przez drzwi widzimy, że coś tam jest, więc mamy już taki mały spoiler, że nie wchodzimy sobie tak po prostu do pokoju pełnego skarbów. I jest oto Last Giant z Dark Souls 2, tylko odrobinę inaczej nazwany. I niestety mający nieco bardziej rozbudowaną pulę ataków. Znaczy niestety jak niestety, tak? Na pewno daje to jakieś tam bardziej, no, siłą rzeczy ciekawsze walki, tak? Aczkolwiek, jeżeli jest coś, czego FromSoft moim zdaniem do tej pory się nie nauczył, to walka z olbrzymimi przeciwnikami, jeżeli chodzi o pracę kamery przynajmniej. Stagger. Daj połbie się walnąć. Albo i nie daj, I guess. Chyba, czy dążę? Wow. Nie zdążyłem go zipostować, ale i tak wyszło dobrze. Czy mam to coś jeszcze? Nie widzę. Dobra. Większość takich tuneli, jakiś katakumb to nie są długie lokacje, tak? Są bardziej takie na zasadzie wejdź, poznajduj parę rzeczy, znajdź sobie bossa, ubij go. Przemysł, znaleźliśmy to Lord Medallion, który zwiększa siłę okrzyków i ataków oddechowych. Co nam generalnie raczej się przydać w tej chwili nie przyda.
Nie planuję korzystać z ani jednego, ani drugiego typu ataków, a te wszystkie rodzaje stąpy, nie stąpy, pod to się nie łapią, więc... No niestety, nie tym razem. No dobra. Tutaj z rzeczy, które jeszcze kojarzy, na pewno chcę tutaj się udać, bo tutaj też chyba jest jaskinia, jeżeli mnie pamięć nie myli. A żeby się tam udać, muszę przejechać tutaj dołem. No, nawet jakieś znajdźki są. Grzybi. Spadające przeciwnicy z niebios. Co gorsza, są to nieumarli spadający przeciwnicy, więc pozwolę sobie zejść w płotki zwanej torrentem, żeby było łatwiej mi ich nieco dobić. Bo nieumarli przeciwnicy mają ten sam myk, który był stosowany w wielu innych sosach, że nie umierają na hitę. Chcesz kupić fizyczną wersję Eldenringa? Jaka szkoda, w środku kod na cyfrówkę. No i zawsze masz pudełko, haha! Au. Aczkolwiek coś w tym jest, że często, gęsto już takiej wersji płytowej się nie dostaje. Ja też powiem szczerze, ja na przykład nie mam napędu, tak? Więc w momencie, kiedy chciałbym sobie zagrać w Elden Ringa, to i tak muszę go pobrać, i tak go muszę prodać, tak? Choćbym jakoś bardzo chciał, to zwyczajnie nie jestem w stanie zainstalować go z płyty jako tako. Tutaj nas zrzuciło z konia. Ja nie wiem, ta zasada jest taka, że jeżeli zrzuca nas z konia, to możemy się spodziewać, że zaraz zostaniemy bardzo brutalnie najechani. I w tym przypadku krwawy palesny Jesus nie jest od tego wyjątkiem. Kolega już nawet do nas widać biegnie. Witam. Au! On we mnie rzuca krwią. Dosłownie. Tak to się robi, kolego. Niestety on ma nieco szybszą broń od naszej, więc... Jestem przywołany łowca krwawych palców Jura. Pomoże nam. Oby. Pomożesz nam, Jura? O, poleciał chłop. Patrzcie, jak lata. Dobra, ale teraz on nie ma staminy i nie ma też HP trochę. Kolegę widzę. Chcesz majestusy? Odsuńmy się. Przyszedł Jura. Nasz tutejszy samuraj. No i snadzi do tyle. Gdzie jest porażki, czy może krwawe ma? Odpowiedź jest bardzo prosta. W krwi swoich ofiar. Jura wrócił do swojego świata, aczkolwiek będzie też on do znalezienia w naszym świecie jako tako. Jeżeli dobrze pamiętam, to on będzie pod mostem i prawdopodobnie będę chciał z nim pogadać za relatywnie niedługo. Tutaj mamy jaskinię Mirkwater, która była tak naprawdę moim głównym celem, żeby tu przyjść. Co ja? No wygląda jak taki typowy samuraj, no. Już mylą mi się gry, bo nie wiem, czemu mi się wydawało, że tutaj mamy coś, co pozwala mi ulepszać branie na ogniskę. A w istocie nie tym razem. Weź mnie zostaw. Ja ci nic nie chciałem robić. O nie, to pułapka. To dzwoneczki. O mój Boże! To najgorszy sort przeciwników. Trujące kurwy. Dobra, jeszcze jeden został. Na szczęście ten poison nie trwa jakoś super długo.
Szkoda, dość mocno na HP zbija, ale przebolejemy to jakoś. Dobra, mamy dwie opcje. Możemy pójść albo tutaj. Przed nami grzybek. Dosłownie. Grzybi. Flashback w Dayton? Nie, to jest zupełnie inny poziom. I to w tą pozytywną stronę na szczęście. Blighttown było dużo, dużo gorsze. A tutaj mamy pomarańczową mgłę. Tylko, że tutaj nic nie ma. Okej, okay, to mogę wejść? Nie. Dobra. To co, wejdź w skrzynka. No dobra. Patches, nasz ulubiony przyjaciel. Teraz hej, Patches. Nie bij. Chciałem pośmieszkować, ale ewidentnie nie tym razem. Ulala. Nie ma. Nie ma żegania. Powiedziałem coś. On chce w nas cały czas żegać. Dobra. Może tym razem się uda. Łop poleciał. Oj. Estus. Nie ma staminy. Nie, ale już on żyga. Przestań żygać, chłopie. O, patrzcie, jestem śmieszny, bo mogę atakować za tarczy. O. Ja akurat pod tym kanem tarcze są bardzo fajną rzeczą. Pytanie, czy to zadziała? Nie. O, ja naiwny. Ufanie Patchesowi. No dobra. Tak było. Nie wiem, wyglądasz na porządnie zdrowego człowieka. Ja też wyglądam zdrowo. Podstawowa zasada gier z Fromsoftu, nie ufać Patchesowi. No dobra, niech ci będzie. Aż się prosi. Nawet nie wiecie. A tym razem nie możemy pohandlować? Okej, czyli teraz najwyraźniej nie możemy pohandlować. No dobra. No to wychodzimy. Jak wszyscy wiemy, jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi, którzy jak ktoś nam wbija nóż w plecy, to natychmiast im wybaczamy. A czy tutaj nie było... O, był Sight of Grace. Tylko chyba potrzebuje na poziom trochę dusz, co? Jop. Jako, że 200 wystarczy. Tak bardzo na styk, ale wystarczy. Dobra, jeszcze jeden siły i mogę nosić do niej wymagające 40 siły. To jest duży plus. Dobra, to są dwie rzeczy, które chciałem tutaj załatwić. Jeszcze się upewnić, czy tam na koniec czegoś nie ma. No bo, spójrzcie, tak wygląda, jakby coś tam miało być. Jak człowiek miałby czegoś takiego nie sprawdzić, no? To się za bardzo prosi.
Dobra, jest Juda. Ale to już nie typu. To jest porządny chłop. Jak ktoś cię inwejduje, to on przychodzi ci pomóc. A nie jakiś, o, najadę cię, nie będziesz mógł się bawić, o. Czasami jest tak, że człowiek chce po prostu sobie grzecznie, kulturalnie pokołopować, ale nie, przyjdzie kolega, zepsuć ci całą zabawę. I tak, wiem, że to samo się dzieje w Piratach i Piraty to jest jedna z tych gier, których nie lubię. Takich rzeczy. No dobra, to z Judo wyczerpaliśmy dialogi. To coś się jeszcze świeci. Cóż to może być? Na pewno co widzę, to że są tu szkielety, które stają. Tym się zajmiemy. Jest też tam jakiś bardzo agresywny szlam pełznący w moją stronę. Czyli gatunek przeciwników, których absolutnie nie znoszę przez to... Halo? Okej, już myślałem, że powstaje jakiś kolejny 50 ich albo coś. No tu tylko polecam, bo jest nic specjalnego. Tu możemy potencjalnie wyskoczyć na górę. Ale to jest jeszcze jakieś małe przejście. Prowadzące do kolejnych katakumb albo jaskini. Drzwi są raczej przy katakumbach. I wygląda to jak katakumby. Merkwater Catacombs. Mam nadzieję, że to nie są te katakumby, o których myślę, że są. Bo jak tak, to będę delikatnie upatrzony. Coś tu będzie. Yep. I to nie jedno coś. Już biorę tarczę. Z tymi małymi gargulcami naprawdę wolę radzić sobie z tarczą, bo mogę to, coś takiego zrobić. Nawet jeżeli tracę przez to trochę HP, to i tak zdaje mi się to wygodniejsze niż opcja po prostu bicia ich i nadziewania się na kąty. Chyba tam jest jeden gargulec. Właśnie chciałem pytać, czy ja czegoś nie mam na plecach. Ty mała choleska, kurwa. No ale to będzie ostatnio już chyba. Tu są drzwi, widzę, i dwa gargulce, które ich chronią. A tu są dwa, które podbiegną. Nie, będą mnie rzucać. Zastanawiałem się, czy trafię te cholerne gnojki, ale niekoniecznie. Jezu! O, jeszcze trzeci. Doskonale. Co w takim razie? Jezu! Najgorzej. Weź. Jak jeszcze raz mnie rzucisz? Co do tego? Czemu on nie wciska tego przycisku, jak na nim stoi? O, o. Dobra. Wszystko jest okej. Dobra, to mamy dźwignię, nie? Zaskakuję to szybko. Gdzieś otworzyły się ciężkie drzwi. A tym gdzieś tak zwanym jest ta lokacja tutaj. Dobra. Co? A, tu był jeszcze trzeci. Czemu ja tego nie przewidziałem? Ja nie rozumiem. To było tak oczywiste. Skurwysyn pierdolony. Ale czy ja czasami nienawidzę katakumb za takie rzeczy? I naprawdę są takie momenty, że mam po prostu ochotę przebiec przez nie. W takich sytuacjach. Ciekawe, że zgad kanterowałem nie tego, którego chciałem. Dobra, i tu gdzieś jeszcze był trzeci, bo ostatni mi na plecach siedział. Gdzie jesteś?
Nie, gdzie jest ten trzeci, który mi na plecach siedział? A tam był schowany. Okej. Okay. Dobra, to tym razem jestem mądrzejszy o to, że tutaj siedzi. Nie, proszę, to nie ten. To jeszcze... nie to. Dobra, wbiegnę na górę, żeby nie bić się dwa na raz. O mój Boże, to są trzy! Wow, jeszcze mnie... zakrwawił na śmierć. Aż na śmierć to jeszcze nie, na śmierć to dopiero zaraz będzie. Powinien tę oberwać, mam wrażenie. Au. Czemu ja tak mało dostanę z tego Bloodlossa? To mnie ciekawi. Zaraz chyba coś czuję, że usiądę przy tym Grace'ie. Byłem pewien, że się obiję o ścianę. To jest fajne. Nie, wiecie co? To jest idealna chwila, żeby zastosować starą, dobrą, stosową metodę, której nigdy się nie powinno robić. Mianowicie przebiegnięcie na pałę. Kiedy ostatnie miasto poszło nie tak? Zapewne za każdym razem, ale... czym ty jesteś? Grave Warden Duelist. Kolega z dwiema wielkimi pałkami. Jeden. Nawet nie jestem pewien, czy mało dostaje, czy ma dużo HP. Jedna z dwojga. Wow. O Jezu! Zapomniałem, że... mam... broń w jednej ręce. Dobra, raz, dwa, trzy. I jeszcze czwarty raz nie jednie. Dwa. Pokaż, co ty robisz właściwie. A, to mnie jeszcze trafiło. Ale na spokojnie. To nie jest jakiś straszny przeciwnik z tego co widzę. Wbrew temu jak od niego obrywam. Zwłaszcza, że można zrobić wszystkiego. Wow! Ależ to jest OP! Jezu Chryste! Holy fuck! To powinno być nielegalne! Halo? Co ja właśnie odkryłem? Nie będę ukrywał. Zazwyczaj używałem Ashes of War, które były dostosowane do danej broni, więc... nie mam jakoś super wiele doświadczenia z tymi innymi, więc jestem pozytywnie zaskoczony, że się tak wyrażę. Czy to podchodzi pod ser? Znaczy, powiem szczerze, gdyby ktoś się mnie pytał o zdanie, to moja odpowiedź będzie następująca. Żeby to było serowe, przeciwnicy muszą być na tyle słabi, że ich pokonanie nie stanowi absolutnie żadnego problemu, a i tak... musiałbym się do wszystkiego uciekać. A w momencie, kiedy gra stanowi wyzwanie, to ciężko mi powiedzieć, żeby tego typu strategie były jakieś super serowe. No chyba to było trochę serowe, przyznaję. Ale absolutnie nie będę narzekał na to, że coś takiego istnieje.
Chcę przejechać tu, do dwójeczki. Sporo tego typu miejsca na mapie jest fajnie zaznaczonych, akurat to jest pozytywna rzecz, że nawet jeżeli powiedzmy gamy któryś raz, a nie do końca coś pamiętamy, to możemy po prostu sobie zerknąć w ten sposób. To nie jest boss, żeby nie było, to jest po prostu zwykły przeciwnik. Czy on przeżył? Nie, on nie przeżył. Bardzo dobrze. Czasami jak przeciwnik spadnie z konia, to nie do końca widać, czy on jeszcze żyje, czy już nie. Mogę to zgadnąć? Sam bez Smithing Stone jeden. Nic specjalnego, ale zawsze coś. Tutaj dwa olbrzymy ciągną wózek, przy czym zazwyczaj jeżeli ktoś ciągnie wózek, to jest też dość spora obstawa do tego. A tutaj jak widać nie jest to absolutnie wyjątek od reguły. Teraz na przykład kolega spadł z konia i wciąż żyje. Au. I trochę bije. Ulala! To mi nie wyszło. Ja i tutaj akurat przeciwników mam całą holdę, więc mamy z czym się bić jak tego. Przy czym holda w tym wypadku nawet nie stanowi jakiegoś niedomówienia ani przesady. Po prostu tych przeciwników jest bardzo dużo. Przestań duć. Przydałoby mi się jakieś bardziej poziome cięcie. Czy po te dwójku nie mam poziomego cięcia? Oczywiście, że mam. W ogóle zabawna sprawa. Nie na ile jesteście wszyscy zaznajomieni z Dark Soulsami, ale zazwyczaj jest tak, że ci przeciwnicy, którzy mają pochodnie, można by pomyśleć, że stanowią najmniejszy problem ze wszystkich, a akurat w tym wypadku tego powiedzieć absolutnie nie można. I ogólnie w Dark Soulsach tak bywa, że jeżeli przeciwnik ma pochodnie, to często stanowi większe wyzwanie niż ten z właściwą, normalną bronią. Flashbacki do Dark Soulsów 1, gdzie przeciwnicy z pochodniami potrafili na jedno combo zdjąć cały HP. No, ale jako że wózek ze skrzynką mi ucieka, to chciałbym z wami porozmawiać na ten temat. Łyknę tylko flaszkę najpierw. Ulala. Halo? Czemu oni tak łatwo stagerują? I czemu? O, to chciałem dojść. Znaczy jakby ja rozumiem, że ten weapon alt. Mój święty Boże. Przysięgam, że to nie jest legalne. Rozumiem, że ten weapon alt ma duży pojazd damage i w ogóle, ale. Czy to nie jest lekka przesada? Nadajemy to wielki topór. Jeszcze trochę poważnie się zacznę zastanawiać, czy po prostu nie wymieniać broni, ale nie dodawać każdej nowej broni tego weaponartu. Bo podejrzewam, że będę chciał zmienić broń prędzej czy później, tak? Tylko jeszcze nie wiem do końca na jaką. Okej, to po prostu ten miecz ma taki duży pojazd damage najwyraźniej. Adeo. Czuję się, jakbym szkiwał grę w tym momencie. Z drugiej strony, jak już mówiłem, Dark Soulsy im podobne to nie jest gra, w której czuję, że oszukuje uczciwą grę i czuje się z tym źle. W sensie zastanawiam, czy najpierw pojechać do tamtego Everjaila, czy najpierw pojechać tutaj po mapę. Pojedźmy tam najpierw.
Może podatę przy okazji też się jeszcze znajdzie. Na pewno są tutaj ruiny. W których planuję sobie zejść na dół. Mamy mgiełkę. A mgiełce jest mój ulubiony przeciwnik. Mad Pumpkinhead. Dobra, to nie wyszło tak dobrze, jak bym chciał. Ale teraz wyjdę. Proszę obrażeń. Ja trochę FP-ków mi już zacznę brać. Oooo! Zablokowałem się. Jezus. Dobra. Jest okej. Okay. Au. To był źle wytajmowany dol. Nawet nie tyle, że paniczne, co... Przeciwnicy w Elden Ringu mają bardzo intensywne tendencje do opóźniania swoich ataków i to w dużej mierze z tego wynikało. I nawet pomimo dużej ilości czasu spędzonego, ciężko jest się do tego przyzwyczaić często. Bo jest atak, który wygląda jakby ewidentnie nie powinien wejść tak późno jak wchodzi, a mi o to wchodzi. O, przykład. Generalnie z atakowaniem tego przeciwnika od przodu jest ten duży problem, że ma on ten wielki hełm dyniowy na głowie, przez co otrzymuje zauważalnie mniej obrażeń. Jak widać tutaj 24. Ale ogólnie też nie stanowi jakieś super wyzwanie. Dobra, to są drzwi. Chciałem przejść przez te drzwi. Jestem czarodziejka. Jestem tu tylko po to, by cierpieć. A tam to, że jestem unga bunga, wcale nie oznacza, że nie mogę opanować czarów, prawda? Prawda? W sumie masz rację, nie chcę. Zastanawiam się, czy jej nie jest duszno w takim pseudo-hełmie. I mean, nie będę ludziom mówił, jak mają się ubierać, ale dziwnie. Dobra, level up. Trzeba zacząć dawać tych punktów w endurance. We podobnym Equiplot i stamina są rzeczami, które lubię mieć. Miałem możliwości? Dobra, to są bardzo zabawne, interaktywne i przyjemne roślinki, które rzucają na nas atomówki z niebios. Znaczy konkretnie to ta jedna, która ma zdecydowanie za dużo HP. Ilość HP-ków przeciwników to jest jedna z tych rzeczy, na które często, gęsto narzekałem w Elden Ringu. Na początku może nie aż tak, ale widzieliście nawet, jak byłem przez tle w Kaylee, że był to jeden przeciwnik, który miał też idiotycznie dużo HP wręcz. I to nie jest tak, że on był ten jakiś King Bossem czy coś, ten deseń. Dobra, duża roślinka teraz rzuci sporo trutki. Dobra, jak już jestem zatruty, to dodatkowa dawka trucizny nic mi nie zmieni. Więc równie dobrze mogę po prostu ją pobić. O! Czy ja mogę ją zrepostować? Chyba nie. Musiałbym pewnie od przodu być. Chyba powinienem zdążyć. Albo i nie. Tutaj? Nie, to się nie przerywa. Generalnie to nie jest jeden z tych gatunków przeciwników, którzy są mini bossami, więc nawet gdybyśmy teraz wrócili odpocząć przy ognisku, to nic nam to nie da i oni z powrotem się zespawnują. Więc zazwyczaj powiedziałbym, że raczej nie ma sensu z nimi się jakoś użyć, chyba że na zasadzie, wiecie, sprawdzić się albo jak, nie wiem, na przykład bardzo mocno nam coś blokują, tak?
To wtedy tak, ale tak, żeby. No mówię, no zaraz jeszcze można się pobić, ale raczej nie więcej. Czy ja po to sięgnę? Powinienem. Dawaj, jest to co? Ja nie te, które mają czerwone kulki, będą dodawały nam czerwone z Crimson Flaski. Tak, czerwone Crimson Flaski, dziękuję. Crimson Tearsy, a niebieskie Servant Tearsy. Więc i dla magów, i dla wojowników coś się znajdzie. O to się martwić nie trzeba. Przez to myślałem, że to jeden z tych żuków, który się toczy. Na szczęście nie tym razem. Albo niestety, zależnie od preferencji. Jest moje HP. Ta co ci działa znacznie dłużej niż ta ostatnia. Tu mamy jakiś mały obóz, który kompletnie możemy objechać, jeżeli nam by na tym jakoś zależało. Zwłaszcza, że... Są tu magowie! A magami najlepiej się zająć z osobna, że tak to ujmę. Nawet jeżeli byśmy chcieli to jakoś specjalnie zwiedzać, to po prostu... Lepiej jest najpierw ich wyeliminować, a potem możliwie całą resztę obozu. Mamy tutaj zwój do zaklęć. Wydaje mi się, że... Boże, to było niebezpieczne. Że najlepiej będzie po prostu tamtego drugiego też zdjąć od razu. Wow. Dobra. Mamy to i pytanie, on był tu na głowie? Sięgam, to wszystko było zaplanowane i wcale nie ryzykowne. Dobra. A propos zaplanowanych i wcale nie ryzykownych rzeczy, fajne hapeki. Często się na niej nie zwraca uwagi przez to... O Boże. Często się na takie rzeczy nie zwraca uwagi przez to, że interfejs bardzo często się wygasza jako tako. Więc jeżeli tu ci zna tak... O, przestań, nie graj. Nawet jeżeli zaczną tylko grać, to i tak raczej już skończą efektywnie. Czy tu ktoś jeszcze jest? Chyba nie. Wydaje mi się, że możemy akurat dokończyć zwiedzanie reszty obozu. Bo w miarę możliwości wolałbym nie bić się z dwoma tymi przeciwnikami z maczetami naraz. Bo to wciąż może być niebezpieczne. Mogę wierzyć w swoje umiejętności, ale nie aż tak. Aż tak to ujmę. Czy on tu dobiegnie? Czy on się tam zablokuje? Nie, no idzie. Przy okazji, jest to skrzynka. Na szczęście nie mają jakieś super dużo poise. Tylko atakują nieco szybciej od nas, więc nie możemy sobie tak łatwo pozwolić na wymianę ciosów. Dobra. Nawet nie wiedziałem, że oni mogą blokować cios swoją maczetą. Dobra, to wydaje mi się, że został już tylko ten, tak naprawdę, z tych głównych przeciwników w obozie, jak tako. W skrzynce mamy Great Epi. Epi to są bodaj rapiery? Tak, to są rapiery. Tylko Elden Ring akurat ma też rozróżnienie pomiędzy takimi zwykłymi rapierami, a tymi długimi, znaczy długimi, większymi rapierami. Czy można włożyć mu miecz w dupę? To ważne. Nie tym razem. Chyba złaś. No i przy okazji odnawiają nam się Crimson Flaski, przez co wiemy efektywnie, że lokacja została wyczyszczona. Dobra, jesteśmy w pobliżu tego nieszczęsnego Evil Jaila. Dlatego udam się tam.
w miarę możliwości, tak szybko jak to możliwe. Bardzo łatwo widać, gdzie one są potem, że w pobliżu są te wężokulki. Kulkowęże? Skałkowęże? Jak zwał, tak zwał. Fodlan Hound Everjail. Co my tu mamy? Jeżeli to jest to, co myślę, że tu jest, to możemy chwilę tu posiedzieć. Nie, to nie jest to, co myślę, że tu jest, ale i tak możemy tu chwilę posiedzieć. Dobra. On ma bardzo lubianą przez graczy umiejętność, czyli Bloodhound Step. Czyli takie nothing personal trochę. Dobra, lubisz latać? Lubi latać. Tylko nie lubi niestety się stagerować. Aż tak dobrze to nie ma. Tym efektu, że dostaje solidne obrażenia z takiego jednego kombosa. Bo zrobimy to tak i teraz go jeszcze raz zaatakujemy. Wiecie, to jest właśnie gdzieś 1 trzecia jego HP, może trochę mniej. To trzeba mieć wyczucie, żeby trafić z tym heavy atakiem, tak żeby on nam nic niedobrego nie zrobił przez to. A propos, to na przykład by bardzo źle się skończyło, gdybym go pokonał. Ale tak. Wydaje mi się, że jeszcze jeden taki naładowany heavy atak powinien wystarczać. Bo zwykły atak raczej nie, gdy zadaje nam trochę za dużo, żebyśmy mogli się tym tutaj dawać na ciasę. To były węże. Znaczy ja to tak trochę nażywam. Tak, nażywam, dobrze. Ja to tak trochę nazywam przez to, że one mają taką podłużną strukturę, tak? Że nie są to jako tak o sensu stricte węże, ale... To może bardziej jakieś takie stonogi wręcz. A tu one potrafią zmieniać swój kształt, więc... Nie wiem, czasami po prostu losowo mi przychodzi jakaś się nazwa i nie może wyjść z głowy. Nie dostałem za niej też jakoś się chciałem dużo redund, więc... Właśnie, głupie pytanie, ten miecz... Wymaga 17 dexa i skaluje lepiej z dexa. Czyli z automatu jest dla mnie absolutnie okropny. Hatfu, dex? Obrzydlistwo. Dobra, to mamy z głowy. Pytanie, czy tu gdzieś mógł być jakiś save point? Wydaje mi się, że najbliższy save point jest tutaj. Podjadę do po niego, ale nie do końca chcę jako tako jechać na tę drugą wyspę w tej chwili. Bo tam jest dość spory obszar i mówię, po prostu obecnie jeszcze nie chcę zacząć go zwiedzać jako tako. Będę czy później jasne, będę chciał, ale to jeszcze nie jest ten moment. Cześć Wiki, czemu wydawało się, że na 19, a nie na 17? Nie no, ja streamu... Mi się nie zdarza streamować o 17, chyba że coś mi się kompletnie popierdoliło. Sevik jak streamuje, to są to godziny o 19. Ja albo o 18 w... środę? Albo o 17 sobotę. Tak czy tak, jest to most, na którym pełno jest przeciwników z balista im włącznie. A jeszcze z tym balista to nie jest coś, z czym chcemy się użyć. A tylko sobie po prostu bardzo grzecznie kulturalnie przejdziemy. Jak już mówiłem, jest tutaj a Site of Grace i zamierzam z niego skorzystać. Plus jeden do HP-ków. Akurat jako postać taka, jak to ja się śmieję, że Unga Bunga mamy ten spory przywilej, że nie musimy się przejmować aż tak bardzo statami, bo będzie nam głównie zależeć na wigorze, żeby mieć więcej HP, na endurance, żeby mieć więcej staminy już wigu i na sile, żeby mieć więcej obrażeń, tak? A tak poza tym to byleby spełnić wymagania tak naprawdę. Hmm.
Zastanawiam się, czy nie chcę sobie podmieniać ekwipunku, żeby mieć albo więcej poise, albo więcej ogólnie odporności. Wbrew pozorom w Elden Ringu to robi różnicę, tak? Tak jak ludzie często się śmieli w Dark Soulsach, którzy chcą, że to jest Fashion Souls. Tak, w Elden Ringu tego samego na przykład powiedzieć nie mogę, tak? Przez co. Nie została podjęta decyzja co do buildu. Znaczy, mam ogólny zamysł na build, ale nie jestem jeszcze pewien co do broni, z której będę korzystał. To jest chyba najlepsze określenie. Bo moim planem jest korzystać z ogólnie broni pod siłę, broni ciężkich, tak. Ale jeszcze nie mam konkretnej broni na myśli. Tak, na razie biegam sobie z tym mieczem, jest całkiem fajny, ma fajnego weaponarta. Przy czym, tak jak mówiłem, no weapon arty tutaj można przenosić między broni bardzo często, tak? Więc to nie jest tak, że podoba mi się weapon art, więc muszę korzystać z tej broni. To na szczęście nie jest ten typ przypadku. Dobra, chcę to jechać tutaj po mapę. Którędy będzie najszybciej, żeby się nie zabić, bo to bardzo ważna część. Bo można dojechać gdzieś, ale spaść po drodze z za dużej wysokości i to nie do końca jest to, na czym mi zależy. A można też dojechać grzecznie, kulturalnie i bezpiecznie i to jest coś, co dużo bardziej mi będzie odpowiadać. Mówię, Magami już jako taką miałem praktycznie półtorej przejścia, więc chciałbym wreszcie zrobić jakieś takie rzeczywiście porządne przejście, mili postacią, taką prawdziwie mili, a nie jakieś wydziwnienia co dawianki, tak? Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to czy może jednak pod Twin Blade nie pójść, tak? Ale też nie jestem pewien jeszcze. Ale jak. Co masz na myśli, panie Bieki, że można wywalić w Echoes? Bo nie jestem pewien do czego się teraz odnosisz. Oho, niedźwiedź. Pamiętajcie. Niedźwiedzie są bardzo złe. Niedźwiedzi nie powinny się ruszać. Jeżeli znajdziecie niedźwiedzia, to zostawiacie go w spokoju. Każdy niedźwiedź stanowi zagrożenie dla waszego życia. On mnie goni! Nope, 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 nope. Ja chcę tutaj wjechać. Przenosi wyuczone kombatanty z jednej broni na drugą. Wydaje mi się, że jak wmasterujesz, to się da, ale nie jestem pewien. Bo też jakoś bardzo mocno z tym się nie grzebałem. Granie studnia rzeki Siofra to jest to miejsce, w którym większość ludzi w Elden Ringu ma taki absolutny wow, jeżeli chodzi o wygląd. I absolutnie im się nie dziwię, notabene. Spójrzcie dlaczego. To jeszcze jest pikuś, potem będzie jeszcze ładniej. I sam fakt, że tutaj się tyle jedzie. Tak, żeby nie było, nie, to nie jest miejsce, w którym absolutnie kategorycznie nie powinno nas w tej chwili być. Ale nie jest to też miejsce, w którym powinniśmy tak teraz być i warto tu być. No, ale jak już jestem, jak już znalazłem to miejsce, to czemu nie? Jest to pierwsza taka nasza podziemna lokacja i widać to po tym, że jesteśmy na takiej wyszarzonej części mapy. Oznacza to, że jesteśmy zazwyczaj pod ziemią, tak? I w tym wypadku praktycznie nie mamy mapy tej lokacji, tak? Jeżeli znajdziemy mapę, to będziemy mieli wtedy osobną mapę, która się nakryje na naszą obecną. Ale tak to praktycznie biegamy sobie po ciemku, tak? A propos biegania. Czy ja mogę? Mogę. Dawaj ten. Czy było przeczenie na G? Znaczy, powiem szczerze. Dopóki gra mnie nie stosuje, to nie mam zamiaru jakoś specjalnie na nią przeoczyć, tak? Jeżeli będzie coś naprawdę frustrującego, co rzeczywiście będzie z winy gry, a nie z mojej winy, to
Będę narzekał raczej, tak? Nie powiedziałem, że to jest no narzekanie run, ani nic takiego. Nawet jeżeli wiem, że byłbym w stanie, ale się nie zarzekam, że w tym wypadku coś takiego zrobię, tak? O tak powiem. Ale póki co jeszcze, powiedzmy, no, nie było powodów do jakichś takich wielkich narzekań. No, wspomniałem tylko, że moim zdaniem przeciwnicy mają w niektórych miejscach za dużo HP, ale to też nie traktuję tego jako Bóg wie jakie obświadczenia, tak? A po przeciwników to też nie są przeciwnicy, z którymi łatwo się w tej chwili bić, więc... Bo jakby się ktoś pytał. Mają to sporo HP. A jest ich tu... masa. Taka naprawdę, masa, masa, masa. Więc najlepiej po prostu, jeżeli jesteśmy tu w tym momencie, gdy to ich w dużej mierze olać. Możemy sobie podganiać sporo rzeczy fajnych. Przy okazji będę chciał sprawdzić jedną rzecz, jak już dojdę w miejsce, do którego dążę. Znaczy też trochę inaczej niż w SMT, bo w SMT nawet... Inaczej, w Elden Ringu, nawet jeżeli przeciwnicy mają za dużo HP, to te walki wciąż nie są jakieś super diabelsko długie, tak? I przede wszystkim w Elden Ringu nie ma się aż tak bardzo ograniczonych zasobów, bo wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, jak nam idzie, tak? No bo jeżeli idzie nam dobrze, to mamy efektywnie nieskończone zasoby, bo wytrzymałość broni nie jest rzeczą w Elden Ringu, tak? Co ja właśnie zrobiłem? Widzieliście to, prawda? Nie wiedziałem, że Elden Ring to Mario i można walljumpować. Natomiast w SMT5 siłą rzeczy ilość zasobów jest ograniczona i no... Choćbyśmy się starali, to... Najzwyczajniej w świecie nie da rady tego jakoś obejść, tak? No chyba, że jesteśmy bardzo, bardzo zdesperowani. Będziemy grindować te punkty, w których demony szukają dla nas rzeczy. No to wtedy można powiedzieć, że no, masz rację, nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób, bo mamy 99 czaka drop, na przykład, tak? No ale to jest naprawdę kompletny absurd i nikt tego nie będzie traktował jako poważnego argumentu, moim zdaniem. No, także jak już mówiłem, jest to to miejsce, w którym obecnie jesteśmy, czyli studnia rzeki Siofa, jest to takie miejsce, do którego obecnie średnio, moim zdaniem, powinniśmy się udawać, ale jeżeli przyjdziemy, to można tutaj zgadnąć sporo fajnych rzeczy. Więc... skoro już na to miejsce wpadłem, to uznałem, że czemu nie. Jakbym akurat tutaj nie przyjeżdżał, to pewnie byłaby zupełnie inna historia, a tak to... Mówię, zastanawiam się, czy uda mi się zrobić jedną rzecz względnie, czy oni to w ogóle naprawili, czy nie. Boże byli, bo mówię o pewnym bugu. Jeżeli mi się uda, to będzie zabawnie, to na pewno. Złoty run. Tutaj kolejna studnia. Znaczy studnia. Kolejna winda. Jesteśmy efektywnie w miejscu, które jest pod wodą w tej chwili. Tak na to będę. Latają to jakieś przerośnięte ważki, ale to nie jest coś, czym się bardzo przejmuję. Tutaj jakbyśmy spadli na dół, to byśmy pewnie umarli, więc nawet nie będę próbował robić takich niemądrych, nieostronnych rzeczy. Tutaj mamy parę przedmiotów do leczenia się z Scarlet Rota. Runy to jakby pojemniki z expem, no mniej więcej. Runy też dostajemy ze zabijania przeciwników, ale te złote runy jako przedmioty, które dostajemy, są efektywnie zdobądź X run, tak? A że runy to nasz system levelowania i waluta jednocześnie, no to w dużej mierze twoje określenie jest chyba... Au! Okej, nie spodziewałem się, że aż tak agresywny będzie. Czy mogę go zmanować? Bo mogę. Ale po co? Nie było tam chyba nic na tyle godnego uwagi, żeby jako tako
bić się o to z wielkim krabem. Zwłaszcza, że nie ma on swojego weak pointu, który można uderzyć za masywne obrażenia. Dobra, ważne pytanie. Chcę usiąść przy ognisku. Teraz jak to się robiło? To się robiło jakoś... O tak chyba. Zobaczę, czy zadziała. Tylko proszę, nie wysypuj mi się w streamie ani komputerze. To główna rzecz, na którą narzekam. Żeby nie było. To, co obecnie widzicie, jest w pełni zaplanowane. Jeżeli za pierwszym razem nie wyjdzie, to nam sobie spokój, żeby nie było. Bo to też nie jest coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy. Bardziej takie, że pokazać, jeżeli się uda. Dobra. No i też przede wszystkim pytanie, czy nie będę musiał z powrotem za BS-em się grzebać. Oby nie. Chyba będę. Dobra, wyku. Jest okej. Dobra, zobaczmy chwilę prawdę. Nie zadziałało tak, jak bym chciał. To w takim razie nieistotne, że tak to ujmę. Generalnie o co mi chodzi, to ja chciałem zademonstrować się jedną rzecz, która mi wyszła przy moim pierwszym przejściu i to tak zupełnie przypadkiem i absolutnie nie zamierzenie. I żeby nie było, nie mówię tego z jakimś przekąsem sarkazmem, tylko to było naprawdę kompletnie niezamierzone. Otóż ta lokacja jest w pewnym sensie podzielona na dwie części. Au, jedno. I teleportując się w tym miejscu, w którym ja się teleportowałem. Au. Można poprzez wyłączenie gry przeteleportować się do tej drugiej części lokacji, która odblokowuje się wraz z progresem fabularnym. Nie ukrywam, że jest to coś, o czym kompletnie nie wiedziałem przy pierwszym przejściu gry, że w ogóle coś takiego ma miejsce jako tako. Więc kiedy później dzieje się fabularnie event, który pozwala się graczowi tam dostać, to ja nawet nie wiedziałem, jak się legitnie dostać do tego miejsca. A on nie ma staminę? Już ma staminę? Ulala. Nie chciałbym umierać zganiając swoich 500 dusz. Tak, wiem, że 500 to żałośnie mało, ale wciąż. Long World? No mniej więcej tak. Właściwie to tak. Dostajemy kukubuka, trochę dusz swoich zresztą. Zastanawiam się, czy jest tu coś jeszcze, co mógłbym chcieć jakoś bardzo zgarnąć. Bo ogólnie mówię, jest to lokacja, w której możemy być, nie zaprzeczę, że możemy tu być, ale jednocześnie dużo lepiej jest tu przyjść nieco później, bo obecnie jesteśmy, nie oszukując się jakoś zbytnio, jesteśmy na tą lokację zwyczajnie tych i za słabi. Wydaje mi się, że po prostu tyle, co sobie na razie zgarnąłem tego. No i Grace'a i wyjdziemy z powrotem na górę. Tak się zastanawiam, czy... Jakie są jeszcze ważne rzeczy, które chcę tu odwiedzić? Z takich naprawdę ważnych rzeczy.
Na pewno będę chciał pójść tu i tu. To są takie dwa ważne punkty, które chcę odwiedzić, więc na razie weźmy to. Jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w Elden Ringu, to to, że powiedzmy, nie jesteśmy zmuszani, żeby robić coś konkretnie, tak? Że jeżeli chcemy, to na przykład zrobimy jedną rzecz, zrobimy inną rzecz, że no po prostu nie musimy na przykład iść teraz do tego bossa, tak? Przynajmniej przez większość gry tak jest, tak? Bo nie mówię, że przez całą, skłamałbym. Ale przez większość gry możemy sobie tak naprawdę ustalić kompletnie dowolnie kolejność chodzenia w różne miejsca. Ground Slam. A tutaj podejrzewam, że trzeba będzie na dół zejść. Muzyka jest cały czas walki, więc tak jakby coś nas goniło. Absolutnie mi się to nie podoba. Open for business. Kto jest otwarty na biznes? Bo nie widzę tu nikogo. A, bo trójka jedzie do fortu. Dobra, pojedziemy do fortu najpierw. Nie jestem pewien, czy w forcie jako tako było coś bardzo ważnego, ale zwiedzamy, tak? Okej, już widzę, że jest jedna bardzo ważna rzecz. I bynajmniej nie mam na myśli mojego braku umiejętności walki na koniu. Au. Nie sięgnąłem. Jest też pumpkin head z tego co widzę. I kolega ewidentnie chce mnie gonić, tylko ja nie chcę się z nim bić, dopóki inni przeciwnicy żyją. Bo dostanie losowej strzały, kiedy bije się z pumpkin headem, to ostatnia rzecz, na której mi zależy. Dobra, teraz już powinienem się móc z nim bić. Aha, 20, zaczyna się. Au. A propos. Dobra, chodź tam. Wow! Jako... Wiem co się stało chyba. Trafiłem w łeb Pumpkin Head'a, a nie w tego przeciwnika. Dobra, chodź tam. Dobra, teraz już został rzeczywiście tylko Pumpkin Head. Tak, dobra. O tempo za szybko. To by obieganie go wychodzą zgoła nieoptymalnie. Przestań atakować. Dobra, to już wystarczy, bo atak nawet w łeb mi się wydaje. Dobra, i to będzie ważny przedmiot, mianowicie Golden Seed. Golden Seed. Nie jestem pewien, czy potrzebuję w tej chwili jednego Golden Seeda, czy dwóch już na ulepszanie ilości estusów. Czy to znaczy, na tej lokacji jest tak samo szalone, jak robienie transferu materii z jednego punktu zapisu do drugiego? Wydaje mi się, że nie. Biorąc pod uwagę, że udało mi się to kompletnie przypadkiem i potem udało mi się to zreprodukować dość łatwo, a dzisiaj mi się nie udało akurat, to... O Boże, szczurę. To wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem. Ale się wysadziły chłopy. A zaraz mnie wysadzą. Nie mamy estusów, co może pójść nie tak, jak to mówią. Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, to prawdopodobnie macie rację. Dobra, czy już przestaliście we mnie rzucać, czy jeszcze nie? Nie. Idź fuj. Ależ fajnie by było tutaj skopać przeciwnika w dół, nawet nie wiecie. Aha.
Dobra, nie będzie krwawych ataków. Nie na mojej walcie. Mój święty Boże, kocham ten miecz. Dobra, co tutaj będzie na górze? Są to takie miejsca, że można spaść, jak ktoś nie chce sobie iść po drabinie z jakiegoś powodu. Jest skrzynka, oby nie wejść skrzynka. Nie. Dektos Medallion left. Dektos Medalliony służą do obsługiwania windy Dektos, która będzie nam potrzebna, żeby dostać się tak do drugiej, jednej, trzeciej gry, że tak to ujmę. Znaczy nie jest absolutnie konieczne, ale jeżeli chcemy skorzystać z windy, to jest, o tak powiem. A czy chcemy skorzystać z windy, czy nie, to już zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas. Bo nie jest to coś, co jest wymagane. Niektórzy by powiedzieli, że wręcz przeciwnie, że lepiej jest tego nie robić. Kwestia gustu tak naprawdę. Dobra, jeszcze zerknę, czy tam czegoś nie ma. A jak nie, to chyba będzie wszystko w tym falcie. Nie, tutaj można tylko spaść i sobie głupi rozwalić. Mam dziwne wrażenie, że powinien w końcu pójść Smithing Stone wydać na ulepszenie broni. Mam też inne wrażenie, że powinien znaleźć jakiś Point of Grace, Site of Grace. Ale to nie jest priorytetem, prawda? Przecież to nie jest tak, że nie wiem, mogę zaraz umrzeć wśród Rakestusów, prawda? Obiadę sobie fort, żeby się upewnić, czy czegoś ja nie pomijam. Jedyne co pomijam, to wspaniały widok na trujące bagno, jak miejskie elit. O, spadę. Kwiatków, które nie są mi jakoś szczególnie potrzebne. Bo tak, tutaj było tylko to drzewko z Golden Seedem. Cały czas mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest Site of Grace. Tylko gdzie on mógłby być? Hehe. Cóż, nie kłamałem. Jest, jak się patrzy. I teraz pytanie, czy ja mogę w tej chwili grzecznie i kulturalnie... nie, potrzebujemy dwóch. Secret Tealów też nie mamy, więc na razie mamy 6 stosów plus 0 niestety. Podejrzewam, że to się relatywnie niedługo zmieni, ale jeszcze nie w tej chwili, nie chciałbym tu spadać. Jedne miejsce, w które mogę się udać, to tutaj na dół. Czy chce się ożerać z tym oktopusem? Dobre pytanie. Mogę po prostu przejechać obok niego i liczyć na to, że mnie kompletnie zignoruje. Czego on absolutnie nie ma zamiaru zrobić? Ja to słyszę. Z drugiej strony, czy ja mogę go absolutnie zignorować? Jak najbardziej. Jeżeli znajdziemy takie rzędy grobów, takie jak te, które tutaj widzimy, to na większości z nich będą złote runy. Jak dobrze pójdzie, to będzie też nasza śmierć ewidentnie, ale jeszcze nie jestem aż tak niekompetentny. Więc jeżeli potrzebujemy takich rund właśnie, żeby sobie poziom podbić, to warto takich miejsc szukać. Większość to jedynki, a zawsze gdzieś tam po drodze się znajdzie jakaś trójka, czwórka, coś ten deseń. W sumie mamy już tych rund trochę, jak o tym myślę. 11 jedynek, 6 dwójek. Jakby się obrzeć, to pewnie z 3-4 poziomy by się z tego dało zrobić. Nie potrzebuję ich jakoś bardzo w tym momencie, ale gdzieś tam w głowie zawsze siedzi, że jeżeli byłaby potrzeba, to są. Tu na dole nic nie będzie. Staram się tak jeździć głównie po to, żeby zobaczyć, czy gdzieś jakiś katakumb nie pomijałem.
To jest takie, że wydaje mi się, że nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dobra. Udało mi się na górę wejść jakimś cudem. Dobra, to wracaj jeszcze tutaj, żeby pojechać tam, gdzie mam czwórkę zaznaczoną. Bo jeżeli dobrze pamiętam, tam nie jest coś godnego uwagi. I wydaje mi się, że jak to ogarnę, to powinienem być w stanie pójść się zrewanżować mojemu wspaniałemu... Jak on miał? Crucible Knightowi. Chciałbym przynajmniej w to wierzyć. Coś mnie goni, coś mnie goni. Latający przeciwnicy w tej grze to tak wielki rak jak w wielu innych grach, bo trafianie ich często graniczy z trudem. Trzeba liczyć, że akurat cię zaatakują. Czy ja mam ten gest? Czy nie mam? Zobaczmy. Bow player goes messiest the direction wave. Chyba nie. Więc wydaje mi się, że będę musiał tutaj przyjść za chwilkę jeszcze. No, w takim razie tak na bardzo szybko obskoczę te ruiny i zobaczę, że coś się tu w nich nie kryje. A przez obskoczę mam na myśli, że po prostu wejdę na konie i tak przeskoczę, bo tak będzie łatwiej. Cynias Lili. Tu nie ma nic. Na pewno jest kolega, który tam siedzi na górze i to do niego głównie chciałem przejść, ale moje, wydaje mi się, że nie mam gestu do tego. Dlatego też... Najwyżej okaże się, że go mam, ale zapomniałem, który to był. To też jest opcja. Siemka. Może? Czy coś stąd chcę kupić? Nie. Ten kupiec, można powiedzieć o tym człowieku, który wie jak wilk. Nie ma się czego bać. Fingersnap. Hech. Others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one. Panie Stark, nie czuje się to dobrze. To będzie dosłownie, panie Stark, nie czuje się to dobrze. Which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now. Czy ja w ten sposób mogę umrzeć? Czy mogę sobie po prostu grzecznie kulturalnie stać w ogniu? Nie no, ewidentnie mogę stać i nic mi się nie dzieje. Dobra, ale wracając. Czy mi się wydaje, czy brakuje mi dosłownie jednego Smithingstona, żeby ulepszyć na plus 3? Tak mi się wydaje, że tak w istocie jest. I jest mi smutno z tego powodu. Ja, wydaje mi się, że na razie po prostu ten miecz ulepszę na plus 2. No, brakuje mi jednego z Smithingstone'a. Jest mi smutno i przykro. Teraz to pani Morbius nie czuje się dobrze w sumie. Ile ja tego właściwie mam? Jedną dwójkę, czyli tak nie ulepszę na nic więcej. No dobra. To jeszcze taki szybki przegląd mapy. Czy jest jakieś miejsce, o którym bardzo zapominam, a w którym fajnie byłoby się znaleźć? Nie, wydaje mi się, że nie. Więc chyba po prostu skoczę sobie gatefrontem do tego, do... Crucible Knight i jeszcze raz próbuję z nim zawalczyć.
Tym razem wierzę, że nieco bardziej kompetentnie niż ostatnio. Teraz się przekonamy. Kolega zaraz zaskoczy, nie przejmujemy się nim kompletnie. Nie chcę marnować zasobów w momencie, kiedy idę walczyć z bossem, który jest relatywnie trudny. Tak wam powiem. Mógłbym, ale nie chcę. Czy stąd zgarnęliśmy Golden Seeda? Tak. Czy jest tu jakiś Site of Grace, który widzę na pierwszy rzut oka? Nie. No to jedziemy. Jak będę wracał w okolice tej południowej wyspy, to zahaczę o tego wilkoluda. Ale na razie... Na razie mogę tylko podziwiać, jak pięknie miecz klipuje przez tarczę. Wspaniałe i cudowne, tak wam powiem. Dobra, zobaczmy, czy nabrałem choć odrobinę kompetencji w porównaniu do ostatniego razu, kiedy tu byłem. Jak to będzie, panie Crucible? Nie mogę coś z tymi atakami. Okej, czyli zadziałaj, ale go nie zastagerują tak jak większość przeciwników, kiedy tej pory walczyliśmy. A szkoda. Dobra, tutaj dawać się nie powinienem. A nie atakować dwa razy pod rząd. On mnie będzie chciał dźgnąć, więc odbiegnę. I jeszcze raz. No niestety, mam na tyle dużo HP, że nasze stos nie jest o tyle, ile bym chciał obecnie. A szkoda. No dawaj. Dawaj. No walcz, a nie się kryje przed tarczą. Zastanawiam się, czy mnie jeszcze sięgnie, czy nie. Na szczęście nie tym razem. Ja sobie poczekam. No tak, to z tym się absolutnie zgodzę, że Elden Ring jest dużo bardziej żywy, że tak to ujmę, niż Soulsy. Ja nie po atakach ogonem powinniśmy mieć czas na zaatakowanie go, o ile akurat się dobrze zolujemy, co nie jest oczywiste. Jak widać. A jak będę dolował w tytuł, tym bardziej nie będę miał tak czasu na atak. Ale generalnie po tych atakach, po których on nie używa ataku ogona, to wolę w tej fazie akurat nie atakować. Po prostu czuję się bezpiecznie, kiedy wykorzystuję dopiero jego atak ogonem na swój atak. Bo tak to może on w każdej chwili wykonać ten swój dodatkowy atak ogonem. O-o. Właśnie obawiałem się, że źle wytajmowałem. O właśnie, tutaj na przykład za cholerę bym nie zdążył. A z kolei w DMC to ja za dużo nie grałem, więc nawet nie mogę się powiedzieć. Jezu, przestań!
A widzicie, to jest ta rzecz, o której mówiłem. Dobra, tutaj muszę... Lol. To by mnie trafiło, pomimo że stało 10 km dalej ode mnie. Jestem bardzo w pożeju. Dobra, sięgnę. Nie sięgną mnie. Raz, dwa. To było niemądre. To było głupie. Szlak! Nie myślałem, że będzie jakby ten podwójny atak w tym momencie. Trochę niefortunne. Ale dobra, wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić w tej chwili. Bo szło na pewno zauważalnie lepiej niż ostatni razem, kiedy tu byłem. Tak zwana tania, serowa strategia, której używałem do tej pory, jak widać, tutaj już nie działa, ale wciąż jesteśmy w stanie raczej sobie poradzić. Jeżeli nie będę robił głupich, niemądrych, niejasnych rzeczy. Bardzo kiedyś sam tego stagaduje na tle, że przerywam łatek, więc może rzeczywiście będę w stanie to wciskać gdzie niegdzie. Zły kierunek rola to był, ale nic złego się z tego nie stało, więc nie jest źle. Zabokowo. Więc też ewidentnie nie po każdym ataku mogę to robić. O Boże. Wyobraźcie sobie móc użyć Estusa. Skrzydło nabierze. Dobra, jest okej. Nie jestem pewien do końca, jak mam go rolować, jak tak patrzę na jedno. Au, to mnie trafiło. Dziwna sprawa. Bo mam wrażenie, że jak tak roluję jak teraz, to ląduję za daleko od niego odrobinę. I przez to nie mam okienka, żeby go skontrować. A tego ataku już nawet nie próbuję, szczerze mówiąc, przez to, co ostatnio mi zrobił na koniec walki. Przestań, Jezu! Chłopie! Oczywiście.
Mam wrażenie, że stojąc tutaj na dole, jaką stoi na górze, że byłbym w stanie tego uniknąć, ale głowy sobie za to uciąć nie dam. Au! O jedo. Myślałem, że dążę odbiec! Znaczy, co do jakichś takich stałych patternów, to powiedziałbym, że większość bossów w Elden Ringu ich nie ma. To jest taka moja szczera opinia. Że po prostu mogą w miarę mieszać swoje ataki? Czasami nawet potrafią łączyć swoje różne kombosy w jeden długi. Pożałuję tego, co właśnie robię. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. A kurde. Zastanawiam się, ile z jego ataków da się tak w miarę konsekwentnie parować. Na pewno nie w ten sposób. Najgorsze jest to, że ja nie jestem pewien, czy paruję za wcześnie, czy za późno przy takich interakcjach. Bo Soulsy ma, to praktycznie jest inny timing na pery. I przez to jest bardzo ciężko jakoś przywyknąć do tego. No to moim zdaniem na przykład powinno wejść jako pery. O ile oczywiście ataki są parowalne. Z tego co wiem, jego ataki wszystkie powinny być parowalne. Dziwna sprawa. Oprócz ataku tarczą, tak? Bo tarczy nie da się parować, z tego co wiem. Dobra, to akurat wiem, że była moja wina. Kurde. Nie, chciałbym się nauczyć parować, powiem szczerze. Bo ta walka wydaje się do tego stworzona, zwłaszcza, że większość jego ataków jest taka, powiedzmy, w miarę widoczna. W sensie, którego ataku używa, tylko nie mogę jakoś wyczaić timingu na to. Czy ja to robię za wcześnie, czy za późno? Bo część gier wymaga, żeby zaczynać parowanie w momencie praktycznie zamachnięcia, a część gier wymaga parowania w momencie styczności tarczy z bronią i przez to czasem łatwo się pogubić. No to było na pewno za późno, tak? O tym to już w ogóle nie będę wspominał. Ulala. To tąpnięcie można parować. W sensie to uderzenie w ziemię. No nie, to tego też nie, ale to... Powiem tak. Na to jest też inny sposób, którego nigdy nie próbowałem i będę chciał przynajmniej raz spróbować. Jedna dobra rzecz to ta, że dusze, które stracimy w Evergale, zostają poza nim, więc nie musimy wchodzić do walki z bossem.
Nie no, nauczy się panować tego skurwysyna. Jeszcze nie wiem jak, ale to zrobię. To też nie było pery. Czyli może je trzeba po prostu robić późno? Jezu Chryste, ale... To jak czasami nie można się wyleczyć? Mówię, akurat nawiązań do DMC za bardzo nie zrozumiem, bo... Nawet nie pamiętam, w której grałem, jeżeli już. Jedno z tych świeższych na pewno. I to też bardziej na zasadzie, że pogadałem z godzinę, tak? A nie, że przeszedłem. Poczekajcie, ta tarcza na pewno ma pery. Tak, ma pery. I żadna inna moja tarcza nie ma pery. Nie, bo mówię, te klatki się strasznie dziwne wydają. No nie, to na pewno było złe, to wiem akurat. Czy to było za późno? Czy za wcześnie? Chciałbym mieć jakiś taki indykator, który wskaże mi, czy dane pery było za wcześnie czy za późno, a tak naprawdę tego nie ma za bardzo. Więc nauka jest bardzo nieintuicyjna przez to. O, teraz na przykład go spadowałem. Więc nie jestem pewien. A przechodzę też od tego, że parowałem go stojąc z boku. Au. Au. W momencie, kiedy zacząłem robić ten roll ostatni, już widziałem, że jestem martwy. Kurde. Ciężko okiełznać ten timing, jakby. W Soulsach trójce i w Soulsach jedynce dużo łatwiej się to czuło, mam wrażenie, niż tutaj. Bo na tyle na ile się orientuję, to pewnie każda tak Crucible Knighta można parować, tak? A, daj łyknąć. Aha, łyknąć jest Soulsa, fajnie było. No, to akurat jest najłatwiejszy atak do padawania i on mi raczej będzie wchodził konsekwentnie, tak? Ale nie wiem, co stało resztą. To na przykład nie był dobry timing, a to jest moja śmierć. No nie wiem, dziwna sprawa. Spróbuję jeszcze z wieczorze próby, jak nie to wrócę do po prostu zręcznego bicia się. Bo też nie chcę spędzić tutaj całego dnia i sekia. Nie, przy śmierci wszystkie dusze, które się ma, leżą na ziemi, przynajmniej w tej lokacji. Może wcześniej trzeba tego pery robić? Au. On zdążył się podnieść,
i nie zaatakować, zanim zdążymy łyknąć Estusa. Nie wiem. Czasem jest taki tryb, ja to się śmieję, że to jest Ultra Instinct, że człowiek po prostu zaczyna czuć jakoś kompletnie losowo. I mam wrażenie, że to jest jedna z tych chwil, jak tak patrzę na to, co przed chwilą wchodziło. I co gorsza, jak człowiek nad tym zacznie myśleć, to przestanie to wchodzić. A to stąpnięcie ni chuja mnie nie trafiło, nie da sobie mówić, że ono mnie trafiło. W sensie, byłem pewien, że bardzo dobrze wtajmowałem tego dola. Nie no, ultra ego to... Ej, w sumie Dark Soulsy to jest taki jedno wielkie ultra ego. Dostajesz pierdol tak długo, aż wygrasz. Leżeć. Dobra, to był zły dol. Czy on będzie do mnie biegł? Tak. To był za wcześny dol, to na pewno. O Jezu, a to był za późny. To był kategorycznie za późny. Ja żyję? Nie powinienem żyć. Co to jest input leading? Chcecie definicję? Bo chyba właśnie mi ją zademonstrowano. Leżeć. Leżeć. Generalnie parowanie ma tą dużą zaletę w drugiej fazie, że nie nadziewamy się na takie ogonem wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie to robić konsekwentnie. A jak widać, nie jesteśmy. Oj. Ten gong jest tak potężny, że jest w stanie drzewa powalać. To jest tak przerażające. A, mogę spadować. To było głupie.
Możesz przestać latać po całym polu bitwy. Nalegam. Ulala. To nie było do pepery, to na pewno. No Jezu, przestań! Bij się jak mężczyzna, nie latasz. Okej, to wreszcie się pobił jak mężczyzna. Ale lepsze to niż jak lata cały czas. Dobra, jak już mówiłem, miały być 3 próby. A ta poszła odskakująco dobrze. Tylko... Nie, jednocześnie mam wrażenie, że jak paruję, to za mało atakuje normalnie, że tak to ujmę, że mój umysł to jest jakieś 95% parowanie, a 5% normalna walka. Przez co nie myślę nawet o okazjach, żeby normalnie bić przeciwnika. Jakby nie potrafię połączyć tego do końca. Bo to jednak są w dużej mierze takie oddzielne style, mam wrażenie. Na tyle oddzielne, że... Ciężko... Jezu! Że ciężko się skupić na obu naraz. Ulala. A to było okropne pery. Zdąży? Nie, wow. A, miał zasięg, jedu. Okej, okay. Tutaj by jeszcze pewnie zdążył. Więc nie leczyłem się. Halo? Znowu mam wrażenie, że dostałem zbullshitowany na tych kolcach. Ulala. Ulala. No nie, nie ukrywam. Niczym parowanie to ja akurat nie jestem. Ale... Cóż, jest to wyzwanie, to na pewno. Ingenie hitbox. Nie aż tak. Nie jest to aż takie złe, jak są po niektóre rzeczy, które widziałem. Nie mogę tego pchnięcia jakoś spadować. Nie wiem czemu. Nie mogę też się uczyć, że nie powinienem tego podczas tego ataku stosować. O tak. O Jezu, to było niebezpieczne.
Ulala, a to było zdecydowanie za wczesne pary. Okej, okay, dobra. Koniec dobrej zabawy. Czas się wziąć za właściwą walkę. Mówiłem, że będą trzy jeszcze podejścia, to były trzy podejścia. Dobra, teraz będzie poważna walka w kompletnej zignorowaniu tarczy. Tarcza nie istnieje, tarcza jest dla nobów. Przynajmniej jeżeli chodzi o małe tarcze. Trzycha, trzy podejście, trzy. Właśnie, muszę ograć to demko. Muso trzech domów. Zwłaszcza, że podobno progres się przynosi. Okej, okay, tutaj to ewidentnie za szybko się dolowałem. Nie będę się z tym kłócił. O Jezu. Znaczy, to nie jest zbyt duże ryzyko, tak? To jest... Pery to jest 100% skilla, tak? Jeżeli umiesz parować, to nie jest to absolutnie ryzyko, tak? Tylko ja ewidentnie nie potrafię wyczuć tego timingu i no... Przez to jest to ryzyko, tak? Ale to jest kwestia gracza, a nie walki, że tak powiemy. Mając wystarczające kompetencje, jesteś w stanie ani razu nie używać normalnego ataku, tylko zripostować się Crossbow Knighta na śmierć. Więc nie powiedziałbym, że jest to sensu stricte ryzyko, tak? Pięknie przerolowane prosto przez niego. Ogon. Nie sięgnąłem, szlak. Chyba on teraz przeleci. No dawaj. Nie użył ogona, to ciekawe. Teraz użył ogona. Kurde. Mam chcę trochę użyć Twinsen Flaskę tylko po to, żeby mieć pełne HP, ale mam wrażenie, że pożałuję, że to zrobię. Chciałbym, żeby on jakoś tak bardziej konsekwentnie używał tego ogona, żebym przynajmniej nie czuł się, że marnuje okazję. O wow, mówisz masz, I guess. Hehe. O mój Boże, on się mnie kompletnie nauczył. Boss nauczył się mnie lepiej niż ja jego. Oh my. Zostałem zmemowany. Muszę jeszcze jedną rzecz przetestować, której nigdy nie testowałem w sumie. Może ona mi pomoże. A to się przekonamy.
Ulala. Czy on będzie teraz do mnie biegł? Te. Zdążę? To powinno mnie trafić. Nie będę narzekał, że tego nie zrobiło, ale powinno. A widzicie? Ten atak, w którym on stąpuje, można przeskoczyć też, oprócz rolowania. We pozorom sporo bossów używa tej mechaniki, że można przeskakiwać nad tym. I tylko ja o tym nieustannie zapominam. Ała. Ulala. Oj, niedobrze. Przez niego, żeby mieć czas na Estosa. No i dobra. Ajej. Niedobrze. Zdążę? Tak. No tak, o Jezu. Najgorsze jest to, że Crucible Knight to jeden z tych bossów, gdzie dopóki on nie zaatakuje, to my tak naprawdę nie mamy możliwości wykonania ataku, bo jest to zbyt ryzykowne. Dlatego też mówię, że bardzo w tej walce się przydaje parowanie. Co się za to nie przydaje, to kiedy on losowo wciska atak ogonem po swoich szybkich atakach. Ten link najpewniejszy pracownikom, o Boże. Leżeć. Tam, gdzie twoje miejsce. Oj, jedu. Chcę, żeby on coś zrobił, żebym mógł... A dobra, chuj. Jolo. No Jezu! To jest najgorsze, kiedy on tak losowo używa tego ataku ogonem, tak znikąd. Bo on jest najszybszy z nich wszystkich. I często... Nie mam na tyle dobrej reakcji, żeby od niego jeszcze oddalować. A, jedno. Zjebałem. Czy możesz zaprzestać swoich okropnych działań? Albo jeszcze lepiej, wyleź poza arenę. O, jedno. Jestem martwy. Kurde, jest teraz bliżej. Jest tyle nawyków, które człowiek sobie zrobił przed lataniem w Soulsy, że ciężko jest je zmienić tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to nieszczęsne rolowanie. Bo ja zdaję sobie sprawę, że najlepsze co mogę robić z tymi atakami, co on stąpa w ziemię, to przeskakiwać nad nimi, bo jak widać, daje mi to najwięcej czasu tak naprawdę na reakcję, tak? Ale jest tak wyrobiony zmysł, żeby to czysto rolować, że no ciężko jest się od tego jakoś odzwyczaić. Ulala. Pamiętaj, co mówiłem o tym, że nie można atakować, dopóki przeciwnik nie zaatakuje? To był na to klasyczny przykład.
Dobra, nie zdążę. Ha, ha, ha. Leżeć. Okej, tego ataku wciąż nie umiem parować. A szkoda, bo fajnie by było się nauczyć. To jest absolutnie najłatwiejszy moim zdaniem. Przez to, jak szeroki jest ten zamach. I jak jest opóźniony przede wszystkim. Aj, kurde. Zły timing. Okej, on już leci. Lecę ci wpierdolić! Ależ piękny mam timing dzisiaj. Oj, komedia złota po prostu. Nigdy nie miałem tak dobrego timingu. Jak ja to robię? Ja dobra, mówię wam, to będzie ten run. To na pewno będzie ten run. Oj. Nie. To nie będzie ten run. Ulala. Kurde. Zastanawiam się, czy parowanie jest zależne od dystansu też. Czy na jakimś dystansie trzeba parować w innej klatce, na jakimś dystansie w innej klatce. Ma ważne, że zupełnie inaczej się paruje stojąc przy samym przeciwniku, aniżeli kiedy jest się oddolonym, tak że jest się na zasięg. Taki, że atak jeszcze nie sięgnie, ale nie jesteśmy przy jego początku, że tak to ujmę. Możliwe, że to rzeczywiście jest rzeczą, nie wykluczam. Nie, może to też kwestia, że dużo łatwiej mi to wyczuć w momencie, kiedy... No Jezu, ja naprawdę nie zdążę łyknąć tego jebanego Estusa! Leżeć, kurwa.
Ulala, to było okropne. Ja się nie muszę ruszać. Wydaje mi się, że po tym 4-hitowym kombi on nie może wcisnąć ogona. Ale to jest takie bardziej moje domyślanie się niż cokolwiek innego. Na pewno po tym może, ale też nie zawsze to robi. Czasem też ewidentnie woli sobie polatać. O Jezu! Ile razy rzędu może sobie chcieć polatać? Ej, ja jestem przy krawędzi. O nie, najgorzej. You'd better stop! Przysięgam, że nie mam kiedy musi tkać ataku. Czasem kolci mnie, żeby zrobić jakiś kompletny full letat agro tylko po to, żeby wciskać ataki, ale dużo bardziej ryzykować. Wiem, że Sebik tak bardzo lubi grać. Że on gra dużo agresywniej, a ja dużo bezpieczniej, powiedzmy. Tak na tyle, na ile porównywałem to, jak on gra ogólnie w Soulsy i na ile ja gram w Soulsy. A ja to, jestem głupi. Au! To było szybsze niż się spodziewałem. Zdążę? Powinienem. Whatever, whatever. Ewidentnie po 4-hitowym kombie też może to zrobić. No nic. Po tym nie może za to. A przynajmniej do tej pory tego nie zrobił. Ale jedno, ja byłem w zasięgu. Najgorzej.
To było niebezpieczne. To też. Najgorzej. Jezu, to było trudniejsze niż powinno być. Że się tak bardzo delikatnie wyrażę. Ale dobra. Z ważnej rzeczy, które chcę jeszcze zajść, to zajechać do zamku. Wydaje mi się, że ten, że zajadę do zamku, tam zawalczyć z bossem i na tym dzisiaj skończymy. Ale tylko teraz, którędy? Nie, dobrze jadę. To pytanie, dobrze jadę, tf. Halo? Słyszę tutaj, znaczy słyszę, widzę tutaj Site of Grace. I nie mieszkam z niego skorzystać. Mogę czuć się odważny, ale nie na tyle, żeby iść na walkę z bossem bez stusa. Bo to już jest czyste szaleństwo albo kpina. Mam tutaj dziewoje siedzącą. Wszyscy zostali zgraftowani, to prawie tak jak zmorbowanie. Sideways. You're all on your own, are you? Może? Heading to Stormvale Castle. Tak. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. Nie, na pewno nic takiego złego nam się nie stanie. Biedactwo. No i mus mogę. Dostaliśmy trochę w duchowej meduzy.
fondly upon you. It would be glad of your company, I think, the little un. Jedna rzecz, o której oczywiście zapomniałem wspomnieć, bo czemu by nie? To fakt, że przez Simem dostałem jeszcze... Gdzie są kluczowe przedmioty? Kluczowe przedmioty... Dostałem Spirit Calling Ball. Czyli przedmiot, który pozwala nam przywoływać wszelkiego rodzaju samony, które mamy w postaci Spirit Ashes. Jeżeli ktoś oglądał podcast Civica, to doskonale wie, jak bardzo wpływa to na rozgrywkę. Co ja mogę powiedzieć? Nie. Plan mój jest taki, żeby zrobić sobie w końcu przejście, w którym z tego nie korzystam. Czy mi się uda? Zobaczymy. Wild Sakes, Ash of War. A, mój plan na chwilę obecną jest taki. Olać kompletnie tych wszystkich. Zwłaszcza, że mają tu balistę. Tutaj zdejmij nas z torrenta. Generalnie wszędzie, gdzie jest taka niebieska poświata, jakby będziemy schodzić z konia, bo będą to tak zwane Legacy Dungeony. Czyli takie bardziej klasyczne lokacje, wiecie, zamknięte, w których jest coś do zrobienia. A nie taki typowy open world. Anyway. Już prawie 600 HP. Mam tutaj posążek Maryjki, więc daleko się dalszego nie będziemy musieli cofać. I drogę do zamku Stormvale. Tak, o co chodzi? Stary, zarosło cię trochę. Hej, też chcę tak skakać. Czy możemy pominąć tę część? Chłopie całkiem duże, nie powiem. Margit the Fell Omen to teoretycznie pierwszy jako taki boskin przyjdzie nam się tak obowiązkowo mierzyć. Jest to pierwszy boss, który... Znaczy obowiązkowo, tak? Jest to pierwszy boss, który w zamierzeniu twórców ma nam stanąć na drodze. Tak obowiązkowo. Aż, że pięknie to zrobił. Holy fuck. I jeżeli ktoś po prostu podąża drogą Sides of Grace, to prawdopodobnie czeka go tutaj dość mija niespodzianka. Bo Margit zdecydowanie tutorialowym bossem nie jest. Stanowi on zauważalnie większe wyzwanie. Przy okazji widać, że nawet go nasz weapon art nie stakaduje, więc to już niech samą przez się mówi. Dobra, muszę łyknąć Estusa w wolnej chwili. Tylko, że on pewnie mnie zaraz rzuci, jak to spróbuje. Yep. Jakieś takie miejsce, w którym mogę się schować? Tutaj teoretycznie jest w miarę bezpiecznie, ale to wciąż nie do końca to. Dobra, fight me. Niestety ogona, z tego co wiem, odciąć mu nie można, a fajnie by było. A? Znudziło mu się walka miecze, więc teraz ma młotek. I drugą świetlistą, daj. Więc musimy teraz nieco bardziej uważać na jego repertuar ruchów. Au. Aż on ma zasięg, Jezu. Czy on może spaść? Wydaje mi się, że nie. Większość bossów w tej grze jest zabezpieczana przed spadaniem. Jeden ze znanych wyjątków jest Rada. I przez jakiś czas jeden z końcowo-growych bossów był dość
że tak to niby podatne na, na spadanie. Ale to było ich. Z tego co oni znajomi opowiadali, to naprawili to, więc. Tam pewnie będzie no, nas zaraz chciał czymś rzucić, tak się spodziewam. Mimo wszystko wydaje mi się, że najlepiej jest walczyć z Margitem na krótki dystans. Chociaż wiadomo, jeżeli jesteśmy czarodziejem, to nie jest na pewno tak, że jakoś strasznie ucierpimy na tym, że trzymamy dystans. Wręcz przeciwnie bym powiedział. Ale jeżeli już mamy się bić w melee, to mimo wszystko atakowanie go wręcz jest takie. Nie, mam wrażenie, że bardziej płynne i łatwiej się unika rzeczy przez to. Wow. Au. To był dobry timing. Au. Chyba łyknę sobie. Au, au, au. Aż mam obedo. Muszę się oduczyć pani królowania. W trybie pilnym. Ja stałem w Destiny po prostu tylko tak skacząc w przepaść. Ha, to ciekawe. Kojarzę, że to mogło być rzeczą, ale jednocześnie nie pamiętam, żeby coś podobnego mi się przytrafiło. Ej, mam niebezpieczne pytanie. Czy jego można planować? Nie, nie będę planował. Aż takim masochistą nie jestem. Chyba. Chyba żeby. Ej, Margit, słyszałem, że można cię spadować. Nie, no nawet nie czuję timingów, żeby były jakieś sensowne napadowanie w jego atakach. No chyba, że w czymś takim, ale to jednocześnie nie wygląda na atak, który by się dało. A tak, z żelaznym golemem to akurat kojarzę. W Dark Soulsach trójce był jeszcze chyba podobny przypadek z Wiwerną. Tą pierwszą. Że jeżeli się zeskoczyło z jakiegoś miejsca, to to się zaliczało jako plunging attack i przez to walka się natychmiast skończyła, bo ona jest tak zaprogramowana, realnie. Wow, stałem pod nim i w ogóle nie obrywałem. Zastanawiam się, ilu z jego ataków można uniknąć po prostu stojąc pod nim. Bez rolowania w sensie. Wie co? Czemu nie mogę go zrepostować? Halo? Przestań kombosować. Au.
Aj. God damn it. Ej, ja żyję. Jeszcze. Najgorsze jest to, że o ile on nie może spać, to my już jak najbardziej. Więc to trzeba mieć bardzo mocno na uwadze. Dobra, to jest dobry moment. Ale ewidentnie nie weszło mi to, co chciałem. Jakby częściej wykonywał ten atak, to naprawdę byłoby super. O właśnie ten. Czemu mi UFO nawet nie wchodzi? To mnie zastanawia. Wciskam L2, potem L2, tak jak się go powinno wykonywać i wchodzi mi zwykły specjalny atak, znaczy specjalny, silny. Nie wiem, nie jest to pierwszy raz, kiedy to zauważam, więc coś jest na rzeczy. O, widzicie, teraz na przykład wchodzi, a wcześniej nie chciał, ale FP na pewno miałem, tak przynajmniej z 1/3. A, za szybko. Za szybko. Nie mogę go wyczuć kompletnie. Co jak o tym myślę, jak miałem postać na trzecim przejściu, to byłem na jakimś 70 poziomie i wciąż nie przyszedłem do Margita, więc może dlatego nie pamiętam aż tak dobrze tej walki. Au. Au. Zdążę? Zdążę, ale nic mi to nie dało efektywnie. Ola, nie ma staminy. A on pewnie zaraz będzie chciał mnie czymś jebnąć. Jak tylko wcisnę kwadrat. Zdążyłem, dobra. Ten atak może akurat być jak najbardziej, ten trochę mniej. Gdy Margit był graczem, to by zaczął bardzo intensywnie rzucać teraz noże. To było niemądre.
Kurde, no nie mogę tych opóźnionych ataków trochę wyczuć jakby. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to trudna walka, ale jednocześnie nie idzie. To jest ten problem. Ulala. Jezu! Nie da mi użyć tego weapona, to nigdy. Co jeszcze widzę w efekcie, czy można było wygrać przez niego? Jak to mawiał klasyk, why not both? Rany boskie. Margit, przyszedłem handlować. Margit, przyszedłem handlować. Mówię, tak kompletnie nie czuję tych cholernych opóźnionych ataków. Najgorsze jest to, że nawet te jego głupie zamachnięcia lekkim, świetlistym mieczem potrafią nam przerwać nasz atak. Au. Au, a mnie jeszcze tym trafił. Tym też nie trafił. O mój Boże, to mnie nie trafiło. Zastanawiam się, czy nie pójść po ostatnią szarą komórkę do głowy.
Ale to, jak już mówiłem, wymagałoby pójścia po ostatnią szarą komórkę do głowy. A to może przekraczać na chwilę obecną moje możliwości. No dawaj. Za szybki ten atak jest. Za wolno reaguje. O, w ten sposób. A teraz wyobraźcie sobie, że zamiast zwiedzać całą lokację, moglibyście pójść od razu za śladami i trafić na niego jakieś... Kiedy ja mam poziom? Chyba jest piąty. Moglibyście tutaj trafić na jakimś 12 albo 13. Wiem, że to nie jest sobie wielka różnica, ale wciąż zauważalna. No znowu nie chciał łeb ponad wejść. O cholerę ci chodzi, go. Znowu nie chciał mi łeb ponad wejść. Czy ja staminy nie miałem na to, czy diabeł? Na teraz wszedł normalnie. Coś nie idzie, coś zdecydowanie nie idzie. Dam sobie jeszcze ze dwie próby, jak nie, to skończymy na dzisiaj. Bo ewidentnie może to po prostu nie być mój dzień, albo coś.
Nawet testusa nie zdążyłem wcisnąć. To jest najgorsze uczucie chyba. Umiałeś z testusami. Nie ma chyba gorszego uczucia w Dark Soulsach i pochodnych. Że człowiek zdaje sobie sprawę, że mógł się jeszcze uleczyć, ale tego nie zrobił. To się nie liczy. To się nie liczy jako podejście. Odmawiam przyjęcia spadku jako podejście. Ewidentnie to nie jest mój dzień na walkę z Margitem, więc spróbujemy sobie grzecznie i kulturalnie w przyszłym tygodniu. Albo to, albo pójdziemy po prostu dalej pozwiedzać i przyjdziemy, jak będziemy nieco silniejsi. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć!